No dobra. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie znać w komentarzach. Dobra. Czas rozpocząć przygodę. Wybieramy rycerza najpierw. Będę grał czerwonym, bo czerwony startuje na bagnach i na bagnach później w dalszej części gry są dosyć ciężkie potwory, więc jeżeli zacznę w tym miejscu, to będzie mi troszeczkę bardziej z górki potem w późniejszych etapach gry. Dobra, nazwiemy Edwarda Cicho. Dobra, widzę, że mapę widać. Zaczynamy. Na rozgrzewkę idziemy w pierwszą norkę. Kurczę, wiecie co, jestem na Facebooku i komentarze mi się nie przewijają, więc mam nadzieję, że przez cały czas będę widział, co się dzieje. A początek. Gość. Jeszcze raz. Ci rycerze agresywni, już do mnie chyba jakiś kolejny koleś leci. A wiesz, że miał być joystick? Zaraz pokażę wam, bo próbowałem grać na joysticku i nawet mam, ale no, dosyć ciężko mi to szło, bardzo opornie. Więc wybrałem klawiaturę. Dobra, to jeszcze raz z trollami przygoda. Świetnie, tylko złoto. Dobra, pokażę wam tylko joystick, dobra? Zaraz będę. O, mam coś takiego. Joystick, który podłączać można do USB. I sobie normalnie grać na PC-cie w emulatorki i inne różne rzeczy. Bardzo przydatna sprawa, ale nie sprawdza się w Moonstone, bo nie ma przyssawek,
więc bardzo mi się szybko męczyły ręce i ciężko mi się grało, więc dlatego cisnę klawiaturę dzisiaj. No to tak, taka ciekawostka. Dobra. Mógłbym wrócić teraz do wioski i odzyskać to jedno stracone życie, ale najprawdopodobniej zrobię to później w grze. No, jak będzie troszeczkę pod górkę. Idziemy tutaj. No co jest? Tak, wiecie co? Nie skrolują mi się komentarze na Facebooku. Więc czasu do czasu muszę po prostu sobie samemu scrollować to, co piszecie, żebym mógł odpowiadać. Dobra, kto teraz? Bagienniki? Tak, moi ulubieńcy. Śniaku. Nie lubię ich. Bardzo ich nie lubię. Dobra, nie jest dobrze. No ale trzeba tam wrócić teraz. Nie ma wyboru. To, co mówiłeś, prawda, że o Ratmanach, że robią się silniejsi, kiedy księżyc jest w pełni. Powiem taką ciekawostkę i wrzucę też do tej ciekawostki wam link za Udało mi się przeprowadzić jakieś 2 lata temu wywiad z Robem Andersonem, który stworzył tą grę. Jest dosyć długi i strasznie fajny koleś w ogóle. On ją projektował wszystkie potwory, kodował ją, wymyślał cały pomysł i tak dalej, więc był bardzo zaangażowany w cały proces. Generalnie chyba tam 3 osoby przy tej grze pracowały tylko. Opowiadał też historię, jak to wszystko tam. Kłopoty z wydaniem tej gry na świecie, bo krew, no i wiadomo, Niemcy, gra zbanowana tam całkowicie. Podobnie jak Mortal Kombat. Dwie skrzynki. Dużo pieniędzy będzie. Dobra, jak nie ma w tych 2 lokacjach, w których byłem, to na 99,9% klucz do całej doliny znajduje się w tej północnej lokacji, więc teraz tam uderzę. Tutaj, w tej. Zobaczymy. Po tej walce skoczę do miasta. Może uda mi się trochę
statystyki zwiększyć. Kto tutaj? O nie! Znowu te bałwany. Ach. Dobra, nie jest dobrze. Zostało mi jedno życie. No i jeszcze rycerz mnie zaatakował jak nic. No dobra. Nie, Tomek, gram na emulatorze. Chciałem grać na Amidze, jakieś, jak podczas streamu z Cannon Fodder mówiłem. Nawet nie wiem, czy się da do Amigi podłączyć sprzęt, który mu pozwalałby streamować. Pewnie tak, ale nigdy się takie rzeczy nie bawiłem, więc po prostu łatwiej jest to mi ograć na emulatorze. Dobra. Wciąć głowę. Co on tam ma? Nic dobrego. Zapisimy mu pieniądze tylko. Dobra, i teraz skoczymy z powrotem do... Chyba nie skoczymy, bo drugi rycerz chce mnie atakować. Ale po tej walce, jeżeli ją wygram, skoczymy do chyba do wioski, żeby odzyskać życie i do miasta. O, przyspieszenie mam, buta. Zwój szybkości. O. Dodatkowe życie dzięki temu mamy. Potem dodatkowe życie można też dostać w Stonehenge, jak się druidom tam odpali jakiś przedmiot albo trochę złota. Ach, to żonglowanie dyskietkami, co? Dobra. Wydaje mi się, że mam pieniądze na coś. A tak z ciekawości, ile one kosztują. Dobra. Kupimy sobie lepszy miecz. I pójdziemy do uzdrowiciela. A tam trochę na... Chyba tutaj było. A nie, healer. Dobra. Tutaj zresztą też skoczymy. Coś pan ma z okiem nie tak. Dobra. Zerknij w kosmos i tam swoje trzecie oko. Daj mu jakieś ekstra zręczne statystyki. Za 15 złotych. Będziemy bardziej odporni na podczas walk. Majciwo! Masz majciwo też. Ulecz. Nie idę do kasyna, do tawerny. Pewnie przegrałbym wszystkie pieniądze. O, znowu śmiałek nas chce atakować. Dobra. Butów ucieczki nie mam, Kama. Nie będzie żadnego smoka. Dajcie spokój. Nie straszcie.
jeszcze na smoka gotowy. Tomek, mówisz, że tak najlepiej od razu atakować sztyletami. Jeszcze na plasterki dziada. Dobra, ten już jest biedny, nie ma złota. Nic mu nie ma. Uderzamy. O, jest smok. No dobra, tak nacisnęło mi się, że w sumie nie wiem, czy skończę walcząc ze smokiem, czy skończę walcząc z tam w tej lokacji. No zaraz się okaże. Tutaj powinien być klucz. No. Dobra, możemy wreszcie te bagna odpuścić. To co? Pójdziemy teraz może na pół. Gdzie? To las, północ. Co sugerujecie? Las czy północ? Dobra, sam wybieram. Idziemy do lasu. Smok mnie nie lubi. No może to i dobrze. Powiem wam, ta gra się w ogóle nie zestarzała. Coś niesamowitego. To jest 91 rok. A jest tak dalej miodna i tak wyglądająca, że... Smuteczek. Pójdziemy teraz też do Stonehenge. Może po walce z tym rycerzem. Trudno. Straciliśmy klucz. Niedobrze. O, mam rewanż chyba. Zaiwanił mi.
Co nie pamiętałem, że ci rycerze sterowani przez komputer byli tak bardzo agresywni aż. Myślałem, że oni tam sobie zawsze gdzieś po swojemu, swoimi drogami chodzili, a tutaj nie odpuszczają. O, to ten sam śmiałek co wcześniej. Grabimy go też ze złota. I szybko do Stonehenge po nowe życie. Najlepiej dać sztylecik po prostu. Bo można je potem podbierać, nawet jak będziemy ich musieli używać więcej. Od innych rycerzy. O, Tomku, tak, no, uderzę do wieży później też. Boję się, że bo on różnie, jak jest w złym humorze, to zamienia chyba jakąś potworną szalę czy coś takiego. Przecież straciłem wcześniej życie, więc nie jest źle. No, uwziął się na mnie. Wie, że mam klucz, dlatego za mną łazi. A w ogóle pochwalę wam się czymś, jak się grała. Tu patrzcie, co dzisiaj znalazłem. Nie wiem, czy ktoś pamiętał. Przeszukiwałem różne starocie. Znalazłem cztery magazyny Magia i Miecz. Będę miał co czytać. Super. To jest chyba najlepszy miecz w grze, więc nie jest źle. Kuleczki będą pewnie te. Pamiętam wszystkich ruchów. Pamiętam, że on też uderzał jakoś tak, że wgniatał miecz w ziemię, ale nie mogłem tego wykonać. O! Dobra. Wiecie co? Bo ja tu zapomniałem. Zwiększymy sobie punkty i siłę do tego. Przecież mamy trochę doświadczenia. Aha, 3 punkty schodzą. Dobra. A, nie chciał ze mną walczyć. Dobra, mamy smoka.
To się nie skończy dobrze. Pamiętam, że są dwie metody, żeby z nim walczyć. Jedna to jest taka, że kiedy on zieje ogniem, to żeby wejść mu między nogi, no i potem go tak ćgać z jego krtań. Pamiętam, że była taka plotka, że to była jedyna możliwość, żeby go zabić z czasów giełdy. No, ale potem inna metoda, tak jak ktoś wspominał tutaj na czacie, jest taka, żeby go. Spróbujemy tej metody. Właśnie to było tak, że. Teraz ma go ćgać. No i on ewentualnie powinien paść. Chyba. No coś mu się nie pada, nie wiem czy to. Dobra, zmienimy chyba metodę. Trzeba ranie? Pewnie nie. Kurczę. Poszło jak chciałem. A wiecie co? Nie mam dźwięku. Dzięki za komentarz, Tomek. To, że wy macie dźwięk, przez to ja nie mam dźwięku na słuchawkach. Przekombinowałem coś w ustawieniach. Są też opóźnienia w ogóle w streamie, wiecie? Ale tak, dobrze mówisz chyba. Chyba go jednak nie atakowałem. Ale on wróci. Będzie druga walka. O, znowu kuleczki. Właśnie. Jak ja to zrobiłem? Zwiększymy sobie tym razem siłę. Spróbujemy walczyć.
wielką ilością moich żyć. Nie wygląda to za dobrze. Co jest? Za dobrze. Healing potion do niego się nie przyda. I co teraz? Zaczynamy od nowa. Nie? No dobra. Teraz zagram żółtym. Cicho. Tak, była gra w kości. Zaraz tam skoczymy. No, zaraz, może i tak zaraz, bo muszę wszystko od nowa zacząć, ale zaraz pójdę do miasta, żeby zagrać w kości. Tam była fajna muzyka dokładnie. Gości może zawsze fajnie rozgniataj na pałkę. Kurczę, bardzo dobre łupy jak na sam początek gry. I teraz do wieży. W drodze zahaczymy o jedną z grot, żeby dostać więcej kasy. A nie, jemu się chyba nie trzeba tam było niczego płacić. Księżniczku, księciu.
kurze ewentualnie i właśnie zamieni nas w jakąś żabę czy w coś. Generalnie w jakiegoś potworka. Bardzo miły pan zwierzy. Dobra, pójdziemy teraz na południe. Będziemy się kierować do miasta. Albo nie. Idziemy na zachód i pójdziemy do drugiego miasta. Kto tutaj? O, znowu. Twory się nazywają Balogi. Wiecie, ile ta gra teraz kosztuje na eBayu? To taki biały kruk się zrobił. To taka pudełkowa wersja, jeszcze w folii, czyli nie spakowana. Ostatnio, jak widziałem cenowo, to około 900 euro. Takie rozpakowane gdzieś, no oczywiście kompletne, chodzą po około 500 euro, więc strasznie, strasznie droga. Strasznie droga gra dla kolekcjonerów. A nie wiem, że kurczę, fajnie było mieć taką w kolekcji. Tam przychodzi z jakąś mapą, tam są trzy dyskietki. Jakaś karta na stacji. Ładne wydanie. Kurczę. Gdzie to jeszcze na tych pustkowiach zostanę chwilę, żeby ten klucz zdobyć, i potem będę uderzał do miasta. Nie, gdzie? Walczymy. Mogłem użyć scrollu ochrony, żeby uniknąć tej walki. Ale nie ma sensu. Jeszcze jesteśmy wcześniej w grze, więc zbierzemy go trochę. A już może coś znalazł. Też dobre. Nie pamiętam, kto jeszcze na pustkowiach był. Są skaczące potwory. Ludzie. Ej. Teraz tak, tego możemy użyć, żeby zerknąć i dowiedzieć się, gdzie jest ukryty jeden z kluczy. Więc, a to co robi? A dzięki temu możemy okraść jednego z rycerzy. Dobra, to zostawimy na później, jak już się trochę obłowią chłopaki. A zaraz zerkniemy, gdzie iść na pustkowiach, żeby zdobyć klucz.
wasze komentarze, bo teraz nie ma jak zapauzować. Nie miał za dużo rzeczy. O, nie wiedziałem, Tomek, że jak mam pierścień, to po dwóch wychodzą. Dobra, zapamiętam. Fatality, no. Chociaż to ścięcie głowy to prawie jak fatality. Dobra. Ty to zwiększę sobie jeszcze teraz wytrzymałość, a następnie potem pójdę znowu w siłę. Tego nie zwiększę, bo to tylko pozwala nam dłużej chodzić po mapie. Więc nie jest to jakaś super ważna rzecz. Kolejny rycerz, ja pierdzielę. Jak wyślę wam ten link do wywiadu, dowiecie się, że ten cały gość, Rob Anderson, który tworzy tą grę, on planował konie tutaj też dodać, że można byłoby walczyć na koniach. Ale no, z wiadomych względów musiał odpuścić pomysł, bo gra po prostu była zdecydowanie za duża. Pamiętam, że chyba tutaj był klucz. Jeszcze z czasów amigowych, ale mogę się mylić. Nie, dziki są na polanach tam. Ciężko. O, ja pierdzielę. No trudno. Ja dzisiaj chcę jeszcze raz walczyć ze smokiem. Nie odpuszczę. Jest łatwo. Jeszcze przy tej sile kluczowej strasznie
pojedziemy do miasta kupić miecz i lepszą zbroję. Już pędzi kolejny zakuty. O! Dobra, nie odpuszczamy walki. Cześć, Komar. Ma chociaż lepszą zbroję albo miecz. Nie za dobrze. Nawet złota nie miał. Jeszcze na plasterki. Głowę też. No dobra. W ogóle śmieszna rzecz z tą nazwą Waterdeep. To jest nazwa miasta, które jest w tej całej grach RPG Dungeons and Dragons. Ciekawe, czy mieli przez to jakieś kłopoty tutaj twórcy tej gry. No, 78 zł, na pewno kupimy miecz. No dobra, i na zbroję na razie nas nie stać, ale okej. Zobaczmy, co ten koleś nam da. Gdzie dostanie 20? O, siła, akurat siła nam się przyda. Dobrze. A teraz idziemy na browara do tawerny. I na dobrą muzykę. Cieszyło. Poprosimy tą najdroższą, platynową, z płytami, tak, dziękuję. Dobra. No dobra, to chyba w Waterdeep już wszystko.
Fajnie, jakby się teraz smok pojawił. Moglibyśmy z nim walczyć. Śmiejecie z rycerzy, którzy grają w kości. To pójdę tutaj, zaryzykuję. Może akurat to jest to miejsce, w którym jest klucz. Też pewnie będą teraz takie dwa naskakujące potworki w tym miejscu, więc nie wiem, jak to przejdę. Pewnie nie przejdę, ale zobaczymy. Wychodzą po dwa. Dobrze. Maria, wiem, że brutalna, dlatego gram po 22, żeby policja nie zajrzała. Jest smok, jest smok, jest smok. No nic z tego. Czasowa Miki nie znosiłem tych potworów i dalej ich nie znoszę. To zawsze właśnie Ratmanów lubiłem trzaskać, ale teraz oni mi dają po kościach. Zaatakujemy go. Może zdobył coś fajnego. Sobie to też nie jest głupia metoda, żeby czekać po prostu, aż się rycerze umówią i ich atakować. Widzę, że już świeci, prawdopodobnie nic nie ma. Trochę złota mu wpadło. No nic, trzeba by znowu smoka zaatakować.
wyszukiwać cały bagienek. Przecież nie. Oj, nie mogę mieć więcej złota niż 150. Nie wiedziałem. Nieźle. Dobra, wiecie co? Nie pamiętam co robi Scroll of Worm. Pamiętacie co robi Scroll of Worm? Dajcie znać co. No nie boję się smoka. Mam dobry miecz, mam dobrą zbroję. No tak. Dobra, w międzyczasie. Po tej walce użyję też tej kuli widzącej, żeby zobaczyć, gdzie są klucze. Nie pamiętam, czy ona podświetla wszystkie lokacje kluczy, czy po prostu pokazuje wybraną, jedną z wybranych jaskiń. Chciałem zabajerzyć. Dobra, świetnie. On miał za to dobry miecz. Teraz jesteśmy naprawdę dobrze obłowieni. Co już zwiększa sobie od razu też siłę. O, dobra, ten rycerz pokonał smoka. Idziemy na niego. On może mieć trochę fajnych rzeczy. Trzymałości nie ma za dużo. Okej, okay, nie pokonał go. A smok zniknął. Nie, jest z powrotem, dobra. Wiecie co, poczekajcie, użyjemy. Sprawdzę to. A, dobra, tutaj nie ma po co iść.
Nie jestem w stanie się wydrzeć od nich. No nie jest dobrze. Nie wiem, jak ich pokonać. Skoczę do wioski, bo jednak strażycie przynajmniej. Chyba poczekam, aż któryś z rycerzy po prostu tam zrobi porządek z tą jaskinią. Tak, pozbyć się pierścienia, mówicie? Jak ja się mogę go pozbyć? Nie wiedziałem, że można wyrzucać rzeczy. Dobra, smok, jesteś mój. Dobra, słuchajcie. Po tej walce będziemy kończyć stream, bo już jest ponad godzinka. Może się uda, może nie. Jak się nie uda, wracamy do Moonstone w przyszłym tygodniu. Razy dostał, nie jest źle. Może coś z tego będzie.
mi się ręce pocą. Co za stresująca walka. Udało się. Dobra, było warto. Zabieramy smokowi wszystko. Tak, dobra. A, dziękuję, dziękuję za serduszka. No, złoto dalej nie mogę wziąć. Dobra, słuchajcie. Kończymy na dzisiaj ten stream. I ja zapiszę stan gry. Tak jak tutaj jesteśmy, to zaczynamy w przyszłym tygodniu na nowo. Dobra? To do usłyszenia i dzięki jeszcze raz, że mnie oglądaliście. Pa, pa!